Polski w ubiegłym sezonie. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy chorzowskim Ruchem, Białe Stroje i katowickim GKS-em. Chorzowianie rozpoczęli w wielkim stylu, bombardując strzałami z dystansu bramkę Janusza Jojki. Kolejno strzelali Mirosław Mosur, Dariusz Gęsior i Mirosław Jaworski. Katowiczanie w pierwszej połowie tylko raz poważnie zagrozili bramce chorzowskiego Ruchu. Strzelał Dariusz Wolny, ale Ryszard Kołodziejczyk był na posterunku. 35. minuta spotkania. Jacek Bednarz ma obok siebie dwóch obrońców. Wspaniałym trikiem technicznym mija ich, dośrodkowuje i kapitalna bramka Romana Dąbrowskiego. Ten zawodnik jest w bardzo wysokiej formie i był bohaterem tego spotkania. Jeszcze raz powtórzona akcja Jacka Bednarza. Ostre dośrodkowanie, precyzyjny, silny strzał najlepszego, najskuteczniejszego zawodnika, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe chorzowskiego Ruchu, Romana Dąbrowskiego. 1-0 dla Chorzowian, którzy w finale przed 9 miesiącami walczyli z GKS-em Katowice pod firmą drugiej drużyny. Teraz akcja z drugiej części meczu i znowu kapitalny strzał Romana Dąbrowskiego po podaniu Mirosława Mosura i rezultat 2-0 dla przegranych w pamiętnym, dramatycznym finale, przegranych w rzutach karnych. Mirosław Mosur dostrzegł wychodzącego na pozycję Romana Dąbrowskiego i ten podwyższa rezultat meczu ćwierćfinałowego na 2-0 dla gospodarzy. Wydawało się, że jest już po meczu, ale końcówka była bardzo dramatyczna. Ledwoń dośrodkowuje. Janoszka strzela w poprzeczkę. Jeszcze raz ta sytuacja. Janoszka jest mistrzem, jeżeli chodzi o strzały głową. Jest wiceliderem strzelców ligowych i potwierdził swoje umiejętności strzeleckie w tym meczu. 82. minuta spotkania. Zamieszanie pod bramką. Grzegorz Borawski zdobywa kontaktową bramkę, kto wie czy nie, bardzo ważną na wagę awansu do półfinału Pucharu Polski. I oto 2-1, tylko 2-1 dla niebieskich. Za ten faul Waldemar Fornalik otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Mecz prowadził poznański arbiter Krzysztof Perek. To była pierwsza czerwona kartka w historii 11-letniej.